Barek, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was na ulubieńców, na moich ulubieńców. I słuchajcie, będą to ulubieńcy po prostu ostatni. Ostatni moi ulubieńcy, nie wiem, ostatnich tygodni, tak bym rzekła. Okej, przejdźmy do samych ulubieńców, czyli do bohaterów głównych tego filmika. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, mam nadzieję, że czymkolwiek Was będę mogła zainspirować i też mam nadzieję, że macie któryś z tych produktów i możecie śmiało potwierdzić z czystym sumieniem, że to, iż one są u mnie ulubieńcami, to nie jest przypadek. Dobrze, zacznijmy. Zacznę może od nowej serii, którą ja nabyłam dosłownie chyba z 3 tygodnie temu. Czyli stosuję te rzeczy od niespełna miesiąca, będę je stosować i na pewno będę do nich wracać. Nie wiem, czy to konkretnie tych akurat, co tutaj mam, nie wiem, czy nie sięgnę po coś jakby innego jeszcze z tej serii. Jest to seria Pixie. Ja mam Glow Tonic, już Wam mówiłam, że chciałam się zainspirować i sprawdzić, czy faktycznie jest to taki fajny produkt, który rekomenduje często dość Kinga z kanału The Pink Rook. Także ja postanowiłam również to sprawdzić i zakochałam się. Zakochałam się w tym toniku, słuchajcie, jest to fantastyczny produkt. Nie mówiąc już nic o tym, że on bardzo fajnie pachnie, tak bardzo delikatnie. Skóra jest taka bardzo, bardzo taka świeża, odświeżona, ale też właśnie zostawia taki bardzo naturalny glow, co bardzo mi się podoba. Także tonik z Pixie polecam serdecznie. Ja mam ten glow i będę się też czaić, wiem, że jest teraz nowość. Nie mogę sobie przypomnieć, chyba z retinolem. Retinol chyba, tonik, coś takiego. Także na pewno kolejnym będzie ten z retinolem. Dalej kolejny produkt, to jest to Pixie H2O Skin Drink Pure Hydration Gel. Uwielbiam, bardzo fajna formuła, bardzo lekka, taka przeźroczysta, mniej więcej formuła przypomina nam primery, bazy pod makijaż, te takie silikonowe. Tak mniej więcej mogłabym opisać ten produkt. Po prostu go uwielbiam. Lubię skórę po nim, jest taka gładka, wygładzona, delikatna, taka aksamitna, no i nawilżona przede wszystkim. Także polecam serdecznie. Rzecz, jaka mi się zdenkowała, tak, tak, używałam jej od bodajże chyba 1,5-2 miesiące, jakoś tak. Tutaj było 40 ml, stosowałam go codziennie. Ale to dosłownie codziennie. Butelka jest przepiękna, jest to produkt, który ja zakupiłam, słuchajcie, w TK Maxie, jest to Walcena, nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Natural Rose Absolute Nutri Lift Serum. Zużyłam go totalnie, był on przeznaczony do suchej skóry. Myślę, że gdybym go jeszcze gdzieś tam wyczaiła, on był z pompeczką, uwielbiałam ten zapach jest taki... on się kojarzy z taką ekskluzywnością, takim bardzo drugim kremem, nie wiem, tak mi się to kojarzy. Także Walcena, zdenkowany produkt, bardzo, bardzo się z nim polubiłam, polecam serdecznie. Rzecz kolejna, Diaderma, cały czas trzymam w pudełeczku. Diaderma, którą ja stosuję nie aż tak często, ale takie, o widzicie, tutaj zużycie, dajecie dosłownie, nie wiem, no krople, po prostu krople na całą twarz. Dzisiaj właśnie też stosowałam ją z samego rana. Polecam ten olejek, jest to Caroten Oil. Ja go dostałam od Asi, której serdecznie dziękuję. Uwielbiam ten produkt, uwielbiam skórę po tym produkcie i uwielbiam zapach tego produktu. Także polecam również serdecznie. Teraz produkt do zmywania makijażu. Muszę Wam powiedzieć o tym produkcie. Co prawda nie jest to żadna nowość, bo ja już go... mam bodajże chyba w drugiej albo w trzeciej buteleczce, w takiej samej pojemności, to sprawdzony i powiem Wam, że chyba jedyny jako płyn micelarny, który naprawdę radzi sobie z każdym produktem. Także polecam serdecznie i jest to produkt z Clinique, Take the Day Off. Kolejna rzecz, jaką nabyłam miesiąc temu chyba, albo z 3 tygodnie temu, Bielenda, chyba z 3 tygodnie temu, mówiłam Wam na pewno w holu, można zobaczyć zużycie, również dajemy jedną pompeczkę i myjemy twarz, jest to Arganowy Cleansing Face Oil, uwielbiam, przepięknie pachnie, to jest coś podobnego jak z tym Caroten Oil, przepięknie pachnący olejek do mycia twarzy, świetne uczucie pozostawia po umyciu naszej twarzy,
cera jest taka promienna, odświeżona, gładka i przepięknie pachnąca. Także genialne przygotowanie przed codziennym makijażem, polecam, Bielenda, super produkt. Rzecz, którą używam nie codziennie, myślę, że tak co drugi, co trzeci dzień czasami z czymś go zastępuję, czyli go odstawiam, ale bardzo go lubię w momencie, kiedy mam wrażenie, że moja twarz jest jakaś taka przemęczona, mam wrażenie, że gdzieś tam jakieś zaskórniki są widoczne, to ten produkt świetnie sobie z nimi radzi. Także oczyszczająca pasta do mycia twarzy z aktywnym węglem od Eveline Cosmetics. Nie sądziłam, że to jest tak fajny produkt, bardzo lubię go używać. Pierwsza moja z nim styczność była taka średnia, zwłaszcza widząc tą tutaj konsystencję. Mam nadzieję, że to widzicie. Także taka pasta czarna, nie wyglądało to dość estetycznie. Uwielbiam. Uwielbiam po prostu skórę po tym produkcie i wolę zdecydowanie używać tej pasty do mycia twarzy. I efekt po tej paście jest 100 razy lepszy niż efekt po maseczce. Co jest dla mnie bardzo dziwne. Samo mycie twarzy tą pastą naprawdę działa cuda. I cera jest oczyszczona. Wydawałoby się nawet, że doszczętnie. Takie macie poczucie. Uwielbiam, dajcie znać kto ma i piszcie mi swoje opinie na temat tego produktu, czy są takie same. Ja po prostu uwielbiam ten produkt. Rzecz kolejna, to może przejdźmy do kremu pod oczy, który teraz najczęściej stosowałam. Jest to dokładnie ten kremik. Nie wiem dlaczego, bardzo się z nim polubiłam. Eveline Cosmetics Royal Caviar Therapy. Redukcja zmarszczek i regeneracja komórek. Wiadomo, że redukcja zmarszczek to nie bardzo. Regeneracja komórek, jeszcze w to uwierzę. Wygładzanie głębokich zmarszczek, nie liczcie na to. Redukcja cieni i obrzęków, może cieni. I co? Krem pod oczy i na powieki. Bardzo lubię ten produkt, bardzo delikatny, po prostu nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię go używać. Także Eveline Cosmetics po raz kolejny skradł moje serce. Teraz przejdźmy już bardziej do takiej strony kolorówkowej, czyli to, co ja też uwielbiam. A nie, przepraszam, jeszcze jeden produkt z pielęgnacji, o którym nie mogę nie wspomnieć. Jest to Sanctuary i jest to Long Lasting Moisture 4-Day Moisture Body Oil Spray. Jest do ciała, ja go uwielbiam, wystarczy go wstrząsnąć. Skóra jest przefantastycznie nawilżona, pięknie pachnąca, nie klejąca się, co jest najczęstszym problemem, jeżeli stosujemy olejki. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Po prostu skóra jest taka muśnięta. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. No po prostu taka aksamitna. Mam go też właśnie dzisiaj nawet, więc nie wiem, czy... Myślę, że widać. Ten taki delikatny glow to jest właśnie efekt tego olejku. Ja wam go polecam na lato. Fantastycznie po prostu nawilży waszą skórę, fantastycznie wygląda na przykład na opalonych nogach, no super, bardzo lubię ten produkt, świetnie nawilża. Ja go kupiłam w TK Maxie z 7 na 3,99. Sanctuary polecam serdecznie, ja w ogóle uwielbiam produkty z Sanctuary, także to nie była dla mnie jakaś nowość, ani jakieś duże odkrycie, że ten produkt się fajnie spisze. Dalej właśnie już mamy kolorówkę, jeżeli chodzi o paletki. Może od nich zacznę. Mam tutaj 3 paletki, które ostatnio najczęściej używam, czyli po które najczęściej jednak sięgam. W kolejności, jak po nie sięgam, pierwsza paletka Revolution Sofix, czyli przy współpracy z Sofi. Tak wygląda ta paletka, już wam pokazuję, kolorki są po prostu fantastyczne i tyle. Uwielbiam, uwielbiam tą paletkę, uwielbiam te kolory, coś fantastycznego. Można z nich wyczarować naprawdę, ale to naprawdę masę bardzo, bardzo fajnych makijaży. Zaraz wam właśnie tutaj zeswatchuję jakieś pierwsze, lepsze, obojętnie. Dobrze, tutaj wam pokażę swatche. Ta-da! Tak by to wyglądało. Mam nadzieję, że dobrze widać. Nie wiem, czy wystarczająco wzięłam tego produktu, ale naprawdę uwierzcie mi, że no coś fantastycznego. Ja po prostu jestem zakochana w tej paletce. Bardzo często po nią sięgam. Nie wiem dlaczego też zazwyczaj po nią sięgam, to chcę użyć coś nowego, chcę z czymś zaszaleć, a zawsze sięgam po te pomarańcze i po te róże i po te brązy. Także uwielbiam. Po prostu uwielbiam tą paletkę i na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie mojej toaletki bez tej paletki. Tak wam powiem. Także to jest paletka numer 1. Paletka numer 2, którą też trzymam w pudełku, maniaczka po prostu przetrzymywania produktów w pudełkach, ja nie wiem skąd to mam, Maxineczka jest to paletka naprawdę do podróży, którą zabiorę i wykonam
Każdego dnia, każdego wieczoru naprawdę fantastyczny makijaż. Jak widzicie, ten cień już jest u mnie tak po prostu zmasakrowany. To jest ten cień właśnie, słynny Orchid, który niestety, ale na sucho niezbyt fajnie się tutaj aplikuje. Natomiast na mokro zdecydowanie już jest efekt. To jest cień chyba, który mi się najszybciej skończy, tak myślę. Ale to nie dlatego, że go aż tak bardzo często używam, chociaż używam. To dlatego, że jest go tak ciężko wydobyć z paletki i u mnie jest już po prostu wygniecenie, że tak powiem. Kolorki do twarzy, te tutaj cienie do twarzy są fantastyczne. To jest paletka, która naprawdę w podróży, zabierając ze sobą, nie trzeba zupełnie jakby nic więcej. Także polecam bardzo gorąco Maxineczka. Wiem, że są zdania podzielone, że nie ma szału i tak dalej. Ja tą paletkę po prostu bardzo lubię. Czy sobie wyobrażam moją toaletkę bez tej paletki? Myślę, że tak. Jeżeli miałabym tutaj wybierać, to jednak bym chyba postawiła na tą Revolution Sofix. Nie wiem dlaczego, ale po prostu jakoś się z nią bardziej polubiłam. Natomiast ta paletka również wystarczy nam, aby stworzyć makijaż całej twarzy, czyli oczy i konturowanie, rozświetlenie i róż, także naprawdę i bronzer oczywiście. Także polecam również serdecznie, bo jest to naprawdę fajny produkt. Trzecia paletka to jest paletka, którą ja wykonałam dzisiaj makijaż. To jest makijaż, który mam w tym momencie na oczach. Nie wiem co widać, nie wiem jak widać, nie wiem jak światło, ale jest to podróbeczka, mega tania podróbeczka Huda Beauty Amber Passion od PS, czyli z Primarka. Z zabójczej cenie 3 funtów można nabyć tą palecie i już Wam pokazuję. Ja dzisiaj już Wam pokazywałam, co prawda, swatche tej paletki, ale spoko. Tak wygląda pigmentacja. Ten pomarańcz jest po prostu zabójczy, bardzo go lubię, uwielbiam wręcz. Te złoto, te srebro do rozświetlenia właśnie z wewnętrznego kącika oka. Także tą paletką również możemy wykonać dzienny i wieczorowy makijaż. Wieczorowy wystarczy, że zrobimy sobie takie ciemniejsze smoki i naprawdę super sprawa. Także polecam serdecznie, słuchajcie, nigdy nie sądziłam, że za kwotę 3 funtów można nabyć tak fajną paletkę. Kolejna rzecz to może powiem o brwiach i do brwi. Najczęściej po co sięgam, to te trio. Takie trio do brwi. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. I ono w zupełności wystarcza. Dokładnie dzisiaj mam również użyty ten produkt. Także Eveline Cosmetics po raz znowu któryś. Polecam serdecznie. Jak już byłam przy paletkach, są to patyczki Eyecatcher. To są patyczki, które są nasączone jakimś płynem, który po prostu fantastycznie radzi sobie z takimi detalami, jak na przykład coś, co nam się rozecze na dolnej powiece, czy coś u góry, czy coś przy brwiach. Fantastyczny produkt, czy nawet coś naokoło ust, jak gdzieś za daleko czymś pojedziemy. Ten produkt po prostu nas ratuje z takiej sytuacji. Także polecam, musiałam o tym wspomnieć, bodajże chyba funta czy 50 pi paczuszka, a w niej bodajże chyba 20 czy ileś takich patyczków, także polecam również serdecznie. Może do konturowania, do ocieplania twarzy. Tutaj muszę wspomnieć numer jeden, dla mnie numer jeden jest to Smashbox The Cali Contour. Tak jak kiedyś myślałam, że dziewczyny, które pokazywały na przykład, nie wiem, te droższe właśnie produkty, to mówię sobie, kurczę, no dostała i zachwala. To w tym przypadku po prostu zwracam honor, bo ten produkt zasługuje naprawdę na mega uznanie. Jest to tak piękna paletka do ocieplenia, do konturowania i do rozświetlania twarzy. Pokażę Wam tutaj te właśnie dwa rozświetlacze. Przy bronzerach nie będzie i tak, wiecie, za dużo widać, ale pokażę Wam te dwa rozświetlenia. Bardzo subtelne, bardzo takie naturalne, bardzo delikatne glow, takie naprawdę coś fantastycznego. Bardzo drobno zmielone, nie żadne chamskie, bez żadnych drobinek. No coś naprawdę super, jest to produkt godny swojej ceny. Wiecie, że mi zawsze było szkoda wydawać pieniędzy, zwłaszcza na przykład na paletkę jeszcze bym wydała, ale na przykład nigdy na bronzery, na produkty do konturowania, na rozświetlenie raczej nie. A tutaj w tym przypadku no po prostu mega się cieszę, że po pierwsze odważyłam się, że miałam okazję to sprawdzić.
i po prostu to jest paletka, która ze mną zostanie i nie sądzę, że zamienię ją na jakąkolwiek inną, nie wydaje mi się. Cienie są idealne, ten cień fantastycznie spisuje się do rozjaśniania oczu, do powieki jako taki cień bazowy, jako takie piękne rozjaśnienie przy łuku brwiowym, co zresztą za chwilkę może Wam nawet zademonstruję. Co prawda mam już makijaż, ale na pewno będzie to widoczne. Paletka się co prawda troszeczkę osypuje, ale to w ogóle w zupełności mi nie przeszkadza, dlatego że ja po prostu uwielbiam ten produkt za to, jakim jest produktem, więc dla mnie on się może nawet osypywać. Zobaczcie. Po prostu wystarczy odrobinka tego produktu, a oko mamy już całe rozjaśnione, rozświetlone, takie powiększone. Uwielbiam, po prostu uwielbiam, słuchajcie, ten produkt i tyle. Czekajcie, rozstetę teraz, żeby nie było widać przejść. Okej, tak by to wyglądało. No, coś fantastycznego, uwielbiam, po prostu kocham tą paletkę, miłość od pierwszego wejrzenia, jest godna swojej ceny, godna uwagi i jeżeli, nie wiem, szukacie czegoś uniwersalnego, czegoś do całej twarzy, ale naprawdę polecam serdecznie, bardzo serdecznie Wam polecam tą paletkę. Także jak szukacie czegoś fajnego, rozświetlającego, brązującego, konturującego, to na pewno się u Was sprawdzi. Także Smashbox, genialny produkt. Idziemy dalej, wiem, że jest nie po kolei. Jeżeli chodzi o podkład, podkłady mam dwa i po prostu ich na razie w ogóle nie zamieniam. Eveline Cosmetics Liquid Control HD. To podkład matujący, ale z takim bardzo subtelnym wykończeniem. Babyface Effect, wszystko się zgadza. Ja mam w kolorku 040 Warm Beige. To jest produkt, którego nie zdradzę i myślę, że chyba na pewno jeszcze przez całe lato. Nie wiem, jak się spisze jesienią, zimą, sprawdzimy. Fajne krycie, wystarczające, świetna formuła, bardzo pięknie się wtapia ze skórą, nie podkreśla zmarszczek, nie zapycha por, coś fantastycznego, polecam serdecznie. Myślę, że chyba do większości rodzajów cer. Ja mam raczej suchą, albo może delikatnie mieszaną, ale raczej suchą z tendencją do wyświecania się troszeczkę w strefie T i on jest dla mnie fantastyczny, także nie wiem jak z tłustą cerą, ale cera sucha, mieszana czy normalna, to ten podkład spisze się fantastycznie. Drugim podkładem, jaki bardzo polubiłam, lubię jego wykończenie, jest to podkład w sztyfcie od Revolution, ja mam odcień F10 i jest to idealne na tą chwilę do mojego koloru karnacji, do mojego koloru skóry, idealny, mam go dzisiaj na twarzy, bardzo długo się utrzymuje, wcale nie trzeba przypudrowywać, ja przypudrowuję tylko tutaj okolice pod oczami, bardzo delikatnie zresztą, żeby też jakby nie uwypuklić bardziej moich zmarszczek, także polecam, polecam serdecznie, bo to jest fantastyczny produkt. Dalej, jeżeli byłam już przy cieniach, to wspomnę o kredce, wspomnę o niej dlatego, że uwielbiam ją do tutaj właśnie wewnętrznego, zobaczcie, kącika oka i delikatnie, fajnie nam rozświetla tą okolicę. Lock, nie wiem, to było coś z pudełeczka chyba, z Birchboxa, były dwa, jeden był taki właśnie jasny, drugi był brązowy, bo pokazałam Wam podkłady i nie mogę pominąć tego produktu. Czasem, jak nie mam ochoty nakładać żadnego podkładu i obciążać jakby mojej twarzy, wystarcza mi tylko odrobina tego produktu. Nawet nie sądziłam, że to może być tak fajny produkt. Jeżeli nie zmagacie się z żadnymi niedoskonałościami, nie macie cery jakiejś problematycznej i nie oczekujecie nie wiadomo jakiego krycia, to polecam Wam serdecznie NYX Soft Focus. Jest to Tinted Primer z NYXa właśnie. Ja mam w kolorku Soft P02. Tak to wygląda. Jest on w takiej konsystencji, słuchajcie, takiej piankowej, piankowo-kremowej. Rozciera się, aplikuje się fantastycznie, jest bardzo lekkim produktem. Kolorek jest dla mnie idealny i tak jak mówię, świetne wykończenie. Ja ostatnio go używałam na przykład w ogóle zamiast podkładu. Nie jako jakąkolwiek bazę, jako primer, tylko właśnie sam wykończeniowo jako podkład. Także polecam serdecznie z NYXa, nie sądziłam, że to może zastąpić nam podkład. Więc to jest to. Jeżeli chodzi o rozświetlenie twarzy, to mam tutaj dwa produkty. Jeden taki dodatkowy, o którym za chwilę powiem. Rozświetlenie to zdecydowanie tutaj
rozświetlacz Smashboxa plus Vlada. No coś fantastycznego, ja po prostu, to jest podobna historia jak z tą paletką, słuchajcie. Jak z tą paletką Kali Contour ze Smashboxa. To są dwa produkty, z jakich niezmiernie się cieszę, że są w moim posiadaniu. Uwielbiam te wykończenie, uwielbiam ten efekt na skórze. No, po prostu fantastyczny, no po prostu fantastyczny, słuchajcie, rozświetlacz. Nie dość, że opakowanie jest przepiękne, jest po prostu przepiękne. Używanie tego produktu to jest czysta przyjemność. Mam w kolorku, słuchajcie, to jest Petal Metal Highlighter. Ja mam Rose Mandic. Polecam, polecam bardzo serdecznie. Z tych trzech rozświetlaczy, które Smashbox wypuścił przy współpracy z Vladą, to jest chyba najbardziej uniwersalny, najładniejszy, najpiękniejszy, ciepły odcień. Taki troszeczkę niby rose gold, ale tak naprawdę on daje taki efekt takiej ciepłej opalenizny, takie fajne glow. No po prostu coś fantastycznego. Ja mam go dzisiaj bardzo subtelnie, bardzo delikatnie. Za chwilkę nawet dołożę, bo o pędzelkach też będzie mowa. Dołożę może tylko po to, żeby Wam tutaj jeszcze jakby troszeczkę pokazać. No uwielbiam, po prostu uwielbiam ten efekt. Nie wiem, czy to będzie tu widać, bo już niestety światło jest, jakie jest, ale myślę, że coś widać. Fantastyczny ten produkt i powiem Wam, że on świetnie pasuje do mojej karnacji, więc myślę, że osoby opalone powinny być mega zadowolone. No zobaczcie na ten połysk. Wszystko po prostu cud, miód i orzeszki. Fantastyczny, przepięknie się mieni. Taka fajna, ciepła tafla. Uwielbiam, po prostu uwielbiam i bardzo się cieszę, że mam go w swoim posiadaniu. Więc Smashbox plus Vlada. Szukam oczywiście pudełeczka, bo mam je tutaj z boku. Ok, kolejny rozświetlacz. Paletka w sumie rozświetlaczy Pixie by Petra. Ja Wam już wspomniałam, że to jest paletka, której ja często bardzo używam jako na łuk Cupidy na ten dokładnie cień. Za chwilkę Wam w ogóle zesłoczuję, jak one są tak fantastycznie mięciutko, delikatnie zmielone, że po prostu dotykanie tych produktów to jest też czysta przyjemność. I to są takie trzy, takie oto trzy rozświetlacze. Ten środkowy służy mi właśnie do, słuchajcie, do tutaj na łuku Pidyna. Ja bardzo często daję właśnie ten cień z tej paletki i się z nim po prostu tak polubiłam, że jakoś tak najbardziej mi pasuje. Nie do końca jestem za tym odcieniem. On jest taki trochę chłodny, ale właśnie wpadający w róż i to mi się nie podoba, ten efekt mi się nie podoba. Natomiast te dwa pozostałe jak najbardziej tak, ponieważ ten pierwszy tutaj złoty to jest taka piękna tafla. A ten pod spodem właśnie, nie wiem dlaczego, ale najfajniej sprawdza mi się na łuku Pidyna. Bardzo go lubię i bardzo często podkreślam w ten sposób właśnie usta. Pixie by Petra. Także polecam również serdecznie, bardzo fajna paletka z rozświetlaczami. Dalej przejdźmy może do ust, jeżeli chodzi o pielęgnację. Aha, jeszcze był jeden rozświetlacz, przepraszam. I to jest też Contour Sensation, słuchajcie, to jest step 4 do strobingu, co prawda Creamy Contouring Stick. Eveline Cosmetics. To jest ten produkt. Ja miałam ich 4. Niektórymi się z Wami podzieliłam. To jest coś, co również fantastycznie sprawdza się na łuk Cupidyna. Uwielbiam ten efekt. Na policzkach również, na kościach policzkowych również spisuje się on fajnie, ponieważ bardzo ma ładne wykończenie. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Przepiękna tafla, przepiękne oświetlenie. Fajny produkt, bardzo fajny produkt. Nie wiem, jaka jest cena, ale mogę Wam go też z czystym sumieniem polecić jako rozświetlacz. Coś bardzo fajnego. Również możemy go zastosować w wewnętrzny tutaj kącik oka. Ja już dzisiaj nie potrzebuję większego rozświetlenia tutaj wewnątrz oka, bo jest ono już dość mocno widoczne, także polecam serdecznie Eveline Cosmetics. Przejdźmy teraz szybciutko do produktów ostatnich, czyli usta. Jeżeli chodzi o pielęgnację ust, cały czas używam tych dwóch produktów. Jest to Pixie. Myślę, że powróciłabym do tego produktu. On fantastycznie skrabuje. To jest taki exfoliator po prostu dla naszych ust. Żywczy Lip Polish, czyli taka polerka. Chodzi o to, że tutaj mamy na samym tym aplikatorku takie wypustki, które takie, nie wiem, czy to będzie, no chyba tego nie widać, słuchajcie.
Są takie wypustki, takie igiełki i nakładając produkt po prostu polerujemy swoje usta, czyli po prostu je skrabujemy. Bardzo fajne, bardzo przyjemne, bardzo smaczne, uwielbiam. I bardzo długo się utrzymuje na ustach, jeżeli chodzi o sam produkt jako o balsam. Bardzo fajnie nawilża nam usta. Polecam serdecznie Pixi. Kolejny produkt to jest może mniej pielęgnacyjny, ale uwielbiam go stosować. Jest to Evaline Cosmetics Lip Therapy. Bardzo fajny produkt, jako używam razem z peelingiem, czasami nawet jako sam, czyli samoczynnie Hyaluronic Lip Filler, po prostu nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że usta są jakoś delikatniej większe. Mam takie optyczne złudzenie, iż faktycznie one są pełniejsze. Rzecz kolejna, praktycznie trzy rzeczy kolejne, do takiego efektu błyszczących się ust, mijających się ust, Lip XL, produkt już mi się kończy, Christian Breton. Jak gdzieś bym zobaczyła, myślę, że zakupiłabym ponownie. Jak widzicie, już prawie, że jest na zużyciu. Więc to. Dwa kolejne produkty. To jest produkt, który możecie zaobserwować. Ja go kupiłam, żeby was nie skłamać, 1,5 tygodnia temu. I zostało mi go. Nie, już mi nic nie zostało chyba. No jeszcze tyle, co wiecie, tak gdzieś z opakowania wyskrobię. Produkt, do jakiego wrócę, jaki na pewno zakupię ponownie. Przeźroczysty Lip Gloss z NYXA. Po prostu coś fantastycznego. Ja się uwielbiałam z tym produktem. Jest to po prostu 01 Clear Błyszczyk. Nic więcej. I ten zapach waniliowy. Po prostu coś super. Ja już mam teraz inny produkt na ustach, więc nie będę, ale no zobaczcie. Dosłownie na ściance jeszcze tylko jest trochę produktu. Myślę, że będę musiała. No, myślę, że za tydzień będę musiała sobie zakupić ponownie, także polecam, polecam gorąco. Też często poleca ten produkt. Sorry. Ten produkt też jest często polecany przez Adę. Adę Grodkowską. Często ją właśnie podobno pytacie, co ma na ustach i najczęściej właśnie te usta mieniące się, takie piękne, szklane. No, to jest taki mirror efekt. To jest właśnie dokładnie ten produkt. Także NYX Lingerie, 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 jak chcecie, gloss. Polecam serdecznie. I rzecz podobna, o podobnym wykończeniu, NYX This Is Everything. I to jest taki olejek do ust. Również Wam go gorąco polecam. Bardzo fajnie się go używa, ja też nie mam go już za dużo. Fajnie pachnie, tak dość owocowo. Tylko tyle, że ja ten i ten produkt bardzo szybko zużywam. Ja nie mogę mieć chyba, słuchajcie, żadnych takich błyszczyków do ust, i zwłaszcza przeźroczystych, bo ja je zjadam. Polecam serdecznie te dwa produkty, idealne. Teraz jeżeli chodzi już o... aha, jeszcze jest jeden kolor, przepraszam, trochę dużo tego. Glam Glow Plump Rages. To jest Gloss Lip Plumper Treatment. To jest, ja go sobie zostawiłam na czarną godzinę, bo jest mi go szkoda używać tak po prostu w takiej ilości jak właśnie te błyszczyki. Ale fantastyczny plumper do ust, jeżeli chcecie fajnie zaznaczyć swoje usta i chcecie, żeby optycznie wydawały się pełniejsze, to spisze się on u Was fantastycznie u każdej. Jeżeli tylko, tylko jest to produkt dla wytrzymałych i dla odpornych na pieczenie, na jakikolwiek ból, dlatego że naprawdę tutaj pieczenie jest dość wyczuwalne. Ja nie powiem, że jest wysoko wyczuwalne, bo to zależy od progu, ale jest wyczuwalne po prostu, jeżeli nie lubicie ostrych przypraw, nie lubicie ostrego jedzenia, to ten produkt nie jest dla Was, bo jedno machnięcie, jeden dotyk językiem, po prostu macie poczucie, jakby Was paliło w przysłowiowej gębie. Także naprawdę dla mocnych osób, ale coś fantastycznego, świetny plumper do ust. Także bardzo fajny produkt. No i cztery produkty tutaj, jakie najczęściej się u mnie pojawiają na ustach. Często pytacie, ja już Wam pisałam nazwy. Yves Saint Laurent, o który pytała mnie ostatnio jeszcze chyba Monia albo Gosia, teraz nie pamiętam. Yves Saint Laurent jest to jedenastka. Tak, jedenastka. Tak wygląda ten produkt. Bardzo, ale to bardzo lubię się z tym produktem. Za chwilkę Wam jeszcze każdy z nich zesłoczuję. Co prawda jeszcze mi tu troszkę zostało. Bardzo naturalne wykończenie, fantastyczna aplikacja. Taki troszeczkę wodnisty, ale cudownie wyglądający na ustach. Często właśnie pytałyście mnie, co mam na ustach, jak miałam właśnie ten produkt. Dwa kolejne to jest coś, co mam teraz na ustach. Dokładnie teraz jest to, słuchajcie, NYX
Jest to błyszczyk, więc poczekajcie, bo może być problem ze swatchem. Jest to Butter Gloss od NYXa w kolorku 09. Kolejny też Butter Gloss z NYXa w kolorku 03. To już jest taki soczysty, fajny, różowy. Fantastyczne są te produkty, bardzo je lubię. Pokażę Wam jeszcze raz, jak wyglądają w opakowaniu, w razie czego. To są takie produkty. Polecam je bardzo gorąco i za chwilę wszystkie swatche tych produktów pokażę Wam przed kamerą. I ostatni to jest Lip Shot ze Slicka Gloss Impact. To jest kolorek, który miałam w filmiku poprzednim, gdzie nagrywałam Wam makijaż chyba, bo właśnie chyba nawet jego miałam do makijażu. Także kolorki, ale takie soczyste, rozświetlające, to są dokładnie te trzy, które najczęściej są u mnie na ustach. I tak to mówię te trzy, a pokazałam cztery. A, bo jeszcze był Yves Saint Laurent. Tak one wyglądają. To są kolorki teraz moje, jakie najczęściej noszę na ustach. No, tak by się spisywały moi ulubieńcy, tak by się spisywali moi ulubieńcy. Jedyne co dzisiaj jeszcze do tego Butter Gloss mam dodanego, to jest to NYX Duo Chromatic. Taki produkt, ale zobaczcie jakie on ma wykończenie. I to mi się nie podoba. Dlatego ja kładę tylko na dolną powiekę, na dolną wargę. Jak widzicie, mieszam go jakby z tym różowym. I taki jest efekt. Także nie do końca ten Duo Chromatic w tym wydaniu mi się podoba. Nie do końca ten taki, wiecie, te odbicie takie tej zieloności. Nie wiem, jak mam powiedzieć, ale na pewno widzicie, że mieni się on tak na żółto-zielono. To mi się nie podoba. Ja sądziłam, że on będzie cały różowy. Cóż, pomyłka, jest to też inspiracja YouTube'owa, trochę mało udana, bo to nie do końca jest mój odcień. A najgorsze było to, że nie było testera i nie mogłam przetestować. Także to był minus. Więc to byli moi ulubieńcy, jeżeli chodzi o usta. A teraz tylko pokażę Wam jeszcze trochę akcesoria. Pędzelki. Pędzelki, bez jakich ja makijażu na dzień dzisiejszy nie wykonam. Zdecydowani moi trzej ulubieńcy. I zostaną ze mną na pewno na bardzo długo. New Look, fajny do rozcierania tutaj w zewnętrznym kąciku oka. Oraz dwa pędzelki do aplikacji cieni i do blendowania. NYX 16 i 17. To są trzy pędzelki, z którymi ja się nie rozstaję, które po prostu codziennie używam do makijażu oka. Także polecam bardzo gorąco, fantastyczne pędzelki do blendowania. Nie potrzeba mi nic więcej. Dwa pędzelki, jakimi się jeszcze posługuję. Taki bardzo krótki, języczkowy Essence Eyeshadow Brush, który dostałam od Asi. Uwielbiam ten pędzelek. Fantastycznie się spisuje na dolną powiekę, idealnie. Jak i zarówno do aplikacji takich jakichś neonowych, jaskrawych cieni na górną powiekę. Fantastyczny. I pędzelek, którego jako jedynego używam, słuchajcie, do aplikacji cienia z paletki Maxi, czyli z paletki Asi. To jest PES Pro Concealer Brush, czyli pędzelek do niby korektora. Dla mnie on się fantastycznie na mokro spisuje do aplikacji cienia Orchid. Także takiego pędzelka języczkowego, długiego używam właśnie do aplikacji na mokro tegoże cienia. Więc to pędzelek standard, po prostu niezmiennie od kilku lat, Real Techniques pędzelek do brwi, nie zastępuję go niczym innym. Szczoteczka również, ja nie wiem co zrobię, jak ona mi się po prostu, no wiecie, zużyje, dlatego że zostały wycofane z Primarka, na pewno jakbym je tylko zobaczyła na bank zakupie z kilkunastu już szczoteczek, jakie kupowałam, próbowałam, ta była idealna. No i pędzelek, słuchajcie, do rozświetlacza, do bronzera również, tak bardzo delikatnie tutaj tym czubeczkiem fajnie można wykonturować twarz, ale przede wszystkim do rozświetlacza uwielbiam, bardzo się z nim polubiłam. Girl Boss to jest pędzelek z Essence, który również dostałam od Asi, podobnie jak ten. One chyba nawet wtedy przyszły razem. Także Asia, serdecznie Ci dziękuję, bo ja się po prostu nie...
Ja się z nimi nie rozstaję. Uwielbiam te pędzelki. Jak to by byli wszyscy moi ulubieńcy. Zrobiłam Wam przegląd chyba naprawdę wszystkich najbardziej ulubionych przeze mnie produktów, jakie możecie obserwować na ostatnich z kilku miesięcy, dosłownie z 3-4 miesięcy. Produkty, które najczęściej pojawiają się na mojej twarzy, na moim ciele. Także serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi. Jeżeli ten filmik będzie zbyt długi, to podzielcie go sobie na 2 dni, nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o to, co mam na sobie, jest to choker, nie pamiętam, ale chyba dostałam go, albo go kupiłam, albo dostałam od Moni. Teraz nie mogę skojarzyć, bo wiem, że od Moni dostałam też podobny. Więc to chyba jest od Moniczki mojej. Taki przepiękny, holograficzny. Już po prostu za dużo rzeczy miałam od Was i nie chciałabym kogoś urazić, więc chyba to jest choker, który dostałam. Bluzeczka, jaką mam na sobie. Jest to bluzeczka, słuchajcie, z What's Mode. Fantastyczne, nosi się ją fantastycznie, wygląda cudownie. Tak romantycznie, kobieco, bardzo, bardzo ładnie. Także bluzka z What's Mode. Dajcie znać, które z produktów macie, posiadacie, lubicie lub się rozczarowałyście nimi. Czy macie coś z tych produktów, które ja Wam tutaj jakby pokazałam? I będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli czymkolwiek Was zainspirowałam lub zainspiruję. Dajcie mi również znać, jak się u Was będą sprawdzać te produkty, na przykład po mojej namowie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszych opinii, czy będzie ona jakby taka sama jak moja, czy jakby nieco inna lub zupełnie inna, nie daj Boże. No, wiadomo, że tutaj jest tylko i wyłącznie moja opinia, więc absolutnie nie należy się nią sugerować. Coś, co u mnie się sprawdza, nie znaczy, że sprawdzi się u kogoś. Także to nie jest tak, że to są tacy ulubieńcy, którzy sprawdzą się u każdego. Nie, nie ma takiej opcji. Dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Buziaki. Pajo! Pa!